Dzień dobry Państwu. Witam po dłuższej przerwie. I oczywiście, dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem jest Piotr Zychowicz, historyk, autor programu Historia Realna, ale przede wszystkim autor licznych książek historycznych, które budzą wiele emocji i kontrowersji. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać z Panem Piotrem. A ja chciałam powiedzieć, że zmiany, zmiany, zmiany co do niektórych partnerów programu. Naszym nowym partnerem jest Marek Kubiak Czarno na Białym. Nieustająco naszym partnerem jest Stan i Barbara Zadrożny, czyli SNB Eward. I oczywiście wszyscy nasi patroni z Patronite i ci, którzy bezpośrednio wspierają nasz kanał na YouTube. I bardzo wszystkim Wam dziękuję. Zapraszam! 2019 rok był przełomowy dla wszystkich kredytobiorców w Polsce. Wyrok CUE pokazał, że każdy kredytobiorca może wygrać z bankiem, jeśli tylko jego umowa jest niezgodna z prawem. Nazywam się Kubiak Narek, jestem założycielem firmy Czarno na Białym i od 8 lat pomagam swoim klientom anulować nieuczciwe umowy i odzyskać z nich pieniądze. Jeżeli mają Państwo kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim, w euro kredyt hipoteczny w złotówkach lub kredyt gotówkowy, już jeden zapis niedozwolony może skutkować tym, że bank będzie musiał oddać Wam pieniądze, a rata znacząco spadnie lub wręcz zostanie zawieszona na czas procesu. Zwrot pieniędzy należy się także przy kredytach spłaconych. Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, ile bank musi ci zwrócić. Analiza dokumentów jest bezpłatna. W opisie filmu znajdą Państwo linki na naszej stronie internetowej oraz naszych socjal mediów. Zapraszam. Dzień dobry, Panie Piotrze. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Dwa lata temu się ostatni raz widzieliśmy, tak. ale czas pędzi. Mhm. Dziękuję bardzo za zaproszenie i to, że Pani sobie o mnie przypomniała po dwóch latach. No i przede wszystkim chciałem oczywiście przywitać nie tylko Panią, ale widzów kanału, których serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że nie zanudzę dzisiaj. Na pewno nie, a ja chciałam Państwu od razu właściwie powiedzieć, że bardzo polecam książkę. To jest ostatnia, rozumiem książka 2023 rok. Tak, to jest ostatnia moja książka autorska, a potem jeszcze w, jako współautor napisałem z Jackiem Bartosiakiem książkę tak, Wojna e, Ukrainy, Wojna tak. Świat. To jest o historii, a tamta tak. o bieżących wydarzeniach. No właśnie i e, też moje takie pytanie, bardzo serdecznie Państwu polecam, czyta się z wielką przyjemnością, jednocześnie dużo jest tutaj wiedzy i rzeczywiście też są wywiady z różnymi specjalistami od Ukrainy i historii. I takie pytanie właśnie nawet sam pan powiedział, że nowa książka ta poprzednia tak, czyli po po tej z Jackiem Bartosiakiem była bardziej takim zapisem e, geopolitycznym aktualnym. I moje takie pytanie jest właśnie ile pan jest i w panu jeszcze jest tego historyka, a na ile takiego trochę komentatora e, polityki, aktualności, bo z, Sporo takich głosów się pojawiło od y, widzów, komentarzy, że a, chyba woleli, kiedy y, historia realna dotyczyła historii. No cóż, y, odpowiem w ten sposób na pytanie. Jeżeli chodzi o bieżące komentarze i geopolitykę, to zajmuję się tym y, w poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. Mhm. Natomiast historią param się we wtorki, czwartki i w sobotę. E, mhm. A wynika to oczywiście z kalendarza historii mhm. realnej, bo mamy cztery ty premiery w tygodniu <coughs> i wtedy zajmuję się geopolityką i komentuję bieżące sprawy, a te trzy dni, które mam dla siebie, czytam książki historyczne mm -hmm. e no i piszę oczywiście mm -hmm. o historii, a z e tymi korzeniami kanału, który powstał jako kanał tak, e historyczny, no to też tęsknię za tym bardzo, o. ale podjąłem takie zobowiązanie wobec samego siebie, bo kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, mm -hmm. no to wszyscy... Po prostu siedzieliśmy przed komputerami, czy ci, którzy mają telewizory, przed telewizorami yy, i śledziliśmy to, co się dzieje. Wojna w środku Europy, za naszymi granicami, i powiedzieliśmy sobie razem z Patrykiem Grochowalskim, który mhm. pracuje nad kanałem Historia Realna, no dobrze, wszystkie sprawy są nieważne. Zajmujmy się teraz wojną, geopolityką, i jak tylko to się skończy, to wracamy do odcinków historycznych. Ale dlaczego taką się, tak postanowienie? Mhm. Tak postanowiliśmy. Dlatego, że ja byłem przekonany, że ta wojna potrwa trzy tygodnie. To maks. No ile może trwać taka wojna, prawda? Mm -hmm. Byłem przekonany, że... Yy, Ukraina przegra, tak? Yy, Wydawało mi się, że Ukraina przegra, a jeżeli yy, odeprze atak spod, yy, pod Kijowem, to szybko zawrze porozumienie. No tak, Doniecki i że tam Donieckie i tak, Łożańskie <laughs> zostanie. Taka tak, Taka krótka wojna fińska. To mm -hmm. znaczy wojna zimowa. Czyli yy, Ukraina... Zatrzyma, to jest ten optymistyczny wariant, ja w niego muszę mhm. przyznać się do błędu, e, na początku, przynajmniej w pierwszych momentach to nie wierzyłem za bardzo, i to jest bardzo pozytywnie mhm. się zaskoczyłem. Natomiast jeżeli Ukraina zatrzyma e, rosyjskie dywizje m, w marszu na Kijów, no to obroni niepodległość, ale straci część swojego terytorium, tak jak Finlandia w trakcie wojny zimowej 39-40 mhm. straciła karelię. Szybko obie strony się dogadają. Były ku temu pewne podstawy do takiego myślenia, no bo od razu zaczęły się przecież rozmowy pokojowe, najpierw chyba na Białorusi, mhm. w Turcji, tak. no ale z różnych przyczyn, o których długo by mówić, one zostały zerwane i wojna ciągnie się dwa lata, moim zdaniem dużo za długo. Mhm. A, czyli co, myśli Pan sobie, że jeżeli wojna się skończy, wróci Pan do, do historii, czy gdzieś się Pan zajmował inną wojną? No nie no, marzę o tym, żeby tak, żeby wojna się skończyła, nie tylko dlatego, żeby już przestali ludzie cierpieć, mhm. bo to jest najważniejsze, absolutnie, tak. to, to nie są żarty, po drugie dlatego, że uważam, że Ukraina już wiele nie wskóra na polach bitew, w związku z tym mhm. nie ma sensu tego kontynuować, a po trzecie właśnie już to jest już mój egoistyczny, najmniej ważny mhm. w tym wszystkim interes, Marzę o tym, żeby sobie wreszcie porozmawiać o Wołyniu, o Powstaniu hmm. Warszawskim, e, o Holokauście, o tych sprawach rzeczywiście, które mnie bardzo zajmują i tą historię kocham, lubię się nią zajmować, co nie zmienia faktu, że e, historia realna obecnie też mnie pasjonuje, no bo wszyscy się tym interesujemy. Mocarstwa, walka o globalną dominację, hmm. geopolityka, no bardzo wsiąkłem w te tematy. Historia dzieje się na żywo, tak? No historia no. dzieje się na naszych oczach. Tak. To zresztą była taka śmieszna sprawa, no bo mm, kanał nazywa się Historia Realna. Hmm. No i jak tu zająć się teraz bieżącymi sprawami? Oczywiście są takie media, które się tym nie przyjmują, na przykład Gazeta Wyborcza, która nie ma wiele wspólnego z wyborami. Tak. E, już nikt nie pamięta, o co chodziło z tą wyborczą. Natomiast hasło historia dzieje się na naszych oczach, załatwia ten problem mm -hmm. i ten dylemat, przy którym się znaleźliśmy, zajmując się wojną na Ukrainie. No bo rzeczywiście wszystko, co stało się wczoraj, już jest historią. No właśnie, to jeszcze czym, do tego powrócimy, do tego, kiedy historia się staje historią. A, a kiedy już jest to tylko polityka, zauważyłam, że pojawiły się też takie głosy, że jest pan banderofilem i ukrofilem, i myślę, że to też takie zaostrzenie nastąpiło po, po tym, że nie został pan do końca chyba zrozumiany w kwestii, którą pan powiedział w programie kanalu, w kanale Zero kiedy powiedział Pan w sprawie Wołynia, że nie powinniśmy, będę parafrazowała, że nie powinniśmy oczekiwać na podziękowanie, a ekshumację. I Dla mnie jest ten przekaz jasny, że, że sama, same, przepraszam, podziękowaniem za przeprosiny. Dla mnie to jest oczywiste, że takie przeprosinione są, mogą być rzucone jakoś tam w powietrze i przy jakiejś okazji powiedziane i do niczego nie zobowiązują. Natomiast już ekskumacje są czymś, co. Już Ukraina musiałaby do tego dopuścić, i byłoby to jakieś przyznanie się do tej winy i jakieś już kroki polityczne z konsekwencjami. Tak, to dwie sprawy uh -huh. pani poruszyła, i dwie sprawy e, zawrę swoje odpowiedzi. Pierwsza sprawa to przypominam sobie, jak pracowałem w Rzeczpospolitej uh -huh. i zajmowałem się e, sprawami Izraela i Bliskiego Wschodu uh -huh. w ramach działu zagranicznego. No i e, dużo listów przychodziło. Wówczas jeszcze uh -huh. ludzie pisali listy do gazet. No, i y, otwieram jeden list, i tam jest napisane tak. Ty straszny, potworny antysemito. Twój ostatni artykuł wstrząsnął mną no, tak głęboko, jak można tak strasznie nienawidzić Żydów. Okej, okay, no trochę zrobiłem się nieswojo. Otwieram drugi list, tam jest napisane tak. Jesteś na pasku Żydów, sionistycznej mafii. Ile szekli bierzesz bandziorze? I pamiętam, że pokazałem to Jerzemu Haczyńskiemu, po, <grych> którego pozdrawiam, mojemu szefowi wówczas yy, w dziale zagranicznym Rzeczypospolitej, mówi dobrze jest, dobrze jest, skoro dostajesz takie listy. I to jest to samo z tym, że czasami, bardzo często jestem oskarżany, to, że jestem Ukrainofilem lub Banderofilem, ale równie często, jeden do jednego, że Rusofilem mhm. i że jakimś agentem Putina. Mhm. I z reguły tak ludzie reagują, kiedy poglądy wymykają się, a moje poglądy z reguły wymykają mhm. się, w łatwemu zaszlu w mhm. Nigdy nie daje się zapędzić w jakieś jedne, takie czy inne obozy, polityczne to w ogóle broń Boża. Również mhm. Ideowe. Mam oczywiście swoje konserwatywno-liberalne przekonania, ale dosyć rzadkie mam wrażenie. Jest to konglomerat poglądów, jak na Polskę. Stąd takie różne oskarżenia. Ja kieruję się nie interesem Ukrainy, ani interesem Rosji tym bardziej, tylko Polski. O czym jeszcze możemy porozmawiać. A co do drugiej części. I ten interes Polski jest oczywiście leży mi na sercu, to jest dla mnie kluczowe, bo interes Rzeczypospolitej jest również interesem moim jako jej obywatela, mm -hmm. moich dzieci i mojego własnego bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę tej konkretnej wypowiedzi, to znowu docieramy do klasycznej różnicy pomiędzy, powiedziałbym, obozem mesjanistyczno-romantycznym, a obozem realistycznym, do którego się e, zaliczam, to znaczy nas interesują twarde fakty. E, a nie jakieś trudne do uchwycenia. E, słowa. Słowa, frazesy, e, rzeczy, z których nic konkretnego nie wynika. No bo powiedzmy sobie, gdyby Załęski padł na kolana i przeprosił, a skąd my byśmy wiedzieli, że on to szczerze robi? Mhm. No ale to nie ma to znaczenia, czy szczerze, czy nie szczerze. Większe chyba znaczenie ma to, że. E, Teraz jest prezydentem, może potem prezydentem nie być Dokładnie. i przyjdzie ktoś inny, kto, kto będzie zupełnie miał inną e, politykę i, i będzie właśnie nawet wyrośnie na plecach Złońskiego, że ten przepraszał tu Polaków, a my przepraszać nie będziemy. Nie, może, jeszcze może być śmieszniejsza historia. Może być, Zeleński może odejść, przyjdzie kolejny i znowu wszyscy będą się domagali, żeby przepraszał. W związku z tym może też zamieniać się w taki, e, powiedziałbym, rytuał, że każdy tak. prezydent Ukrainy, składając swoją księgę musi jednocześnie przepraszać Polaków za Wołyń. Oczywiście można próbować to przeforsować, tylko po co nam to? Mm -hmm. To znaczy, jaką my satysfakcję będziemy mieli? Mm -hmm. Czy to przywróci e, życie ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, dzieciom, które były nabijane na sztachety płotów, czy kobietom, które były gwałcone, lub nie wiem których czaszki były rozbijane siekierami. Ja w takie gesty nie wierzę. Uważam, że to są rzeczy, których nie można zbyć prostym przepraszam, mm -hmm. bo to są za poważne sprawy i przeprosiny to jest rzecz ulotna. Jeden polityk przeprosi, potem zniknie, potem drugi nie przeprosi, czwarty odwoła. i Nie wiemy, nie wejdziemy do głowy Zełęckiego, czy on rzeczywiście odczuwa żal, a zakładam, że nie. Że byłby to tylko jakiś, mm -hmm. jakiś frazes na rzecz rzucimy Polakom kość, niech ją sobie obgryzają i mamy sprawę załatwioną. To, co jest ważne, to są ekshumacje, i to jest rzecz twarda, bo to jest elementarna ludzka przyzwoitość i podstawa cywilizacji w ogóle naszej, to znaczy godny pochówek zamordowanych. Obecnie sytuacja jest taka, że kiedy są żniwa czy jakieś prace rolne na Wołyniu, to to kości kiedy... wychodzą. Kości wychodzą, pola śmierci hmm. Wołyńskie. Przejeżdżają traktory i wychodzą. Porąbane siekierami czaszki naszych rodaków. Jeżeli coś, przepraszam bardzo, to po co nam te przeprosiny? To jest coś, mm -hmm. co trzeba załatwić. I to będzie realna sprawa, której potrzebujemy. Musimy tych ludzi wykopać. Muszą tam przyjechać polscy księża. Musimy dokonać uczciwych, e, godnych pochówków. Następnie musimy zrobić nagrobki, pomniki. Musimy mieć zapewnione otwarte wejście tam, żebyśmy mogli przyjeżdżać i co roku, czy rodziny, jeżeli chcą, miały tam wolny dostęp, zapalać świeczki, składać kwiaty. I jest, na jest jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Czas nie jest po naszej stronie. Mm -hmm. To znaczy, jeżeli <laughs> dzisiaj to odpuścimy, a rozumiem, że odpuszczamy, bo Ukraina jest w trakcie wojny, więc nie wypada, no to zajmiemy się tym za ile? Za 5, za 10, za 15. Proszę pamiętać, że to ludobójstwo miało miejsce w roku 1943. Ocaleli to już są właściwie ludzie, bardzo niewielu ich zostało. Zostały dzieci. Te dzieci też już są w podeszłym wieku. W związku z tym, a to są ci ludzie, którzy najbardziej by chcieli tam pojechać i pochować swoich bliskich, swoich rodziców, dziadków, rodzeństwo e, i przeciąganie tej sprawy przez stronę ukraińską i odpuszczanie tej sprawy przez, przez stronę polską, polską jest kluczowe, no to jest kluczowe, tak, powoduje, że oni po prostu umrą tutaj, nie mając dostępu i nie, 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 nie jadąc tam. I to jest coś, co rzeczywiście trzeba załatwić i to trzeba na stronie ukraińskiej, e, no co tu dużo mówić, wymusić. Um. Tych, którzy nazywają pana właśnie ukranofilem i banderofilem, co jest jeszcze gorsze, to chciałabym, żeby pan opowiedział o swojej książce, czyli Wołyń zdradzony i o tym, jak została potraktowana, czyli jak została wycofana z, z konkursu i też miało zapanować nad nią milczenie. Gdyby pan kilka słów na ten temat powiedział. No tak, to jest też śmieszna, to jest też niezła chucpa, tak bym powiedział. Mm -hmm. Natomiast jeszcze, proszę mi wybaczyć, odniosę się tak. do, tego, do tej ukrainofilii. To Te jest o tyle zabawne, że mm, problem wielu ludzi polega na tym, że interpretują poglądy moich gości, którzy są, mhm. często są bardzo różne, jako moje. Mhm. I robienie na przykład z kimś wywiadu mu określają tak, dlaczego pan promuje tego człowieka? <noise> mhm. Albo ktoś coś powie, i jak pan może się pod czymś takim podpisywać? No to jest trochę niezrozumienie zasad dziennikarstwa, które polega na tym, że się rozmawia z ludźmi o różnych poglądach, niekoniecznie takich, które się podziela, albo przyzwyczajenie się do tak zwanego dziennikarstwa telewizyjnego, mhm. które moim zdaniem jest czymś absolutnie horrendalnym, o i tak na marginesie panik, program jest na absolutnym biegunie przeciwległym wobec tego. To znaczy dzikiej awantury trwającej mhm. 15 minut, w której dziennikarz lub dziennikarka Przekrzykuje się i awanturuje się, jak na, nie wiem, tureckim bazarze mm -hmm. z zaproszonym gościem, nie dając mu powiedzieć słowa. No, jeżeli takie są oczekiwania, no to ja ich nie, na pewno nie spełnię, mm -hmm. nie zamierzam tego robić, bo właśnie zapraszam ciekawych ludzi, którzy mają ciekawe rzeczy do powiedzenia i daję im się wygadać, mm -hmm. tak jak pani. Mm -hmm. Musi pani przyznać, że jest to fajny tak. pomysł na, na prowadzenie kanału. Ludzie tego szukają. Ludzie, e, pamiętam, jak zakładałem historię realną, no i e, kilku takich, wie pani. Starych wygów mówi do mnie tak. Jedna rada, młody, krótko. No, tak. Co? Krótko, rób krótko. Ja mówię, dlaczego mam robić krótko? Ja chcę długo. Nie rób długo, bo to się nie sprzeda. Mhm. Ja mówię, jak się nie sprzeda? Ludzie, mówię, teraz oddaję argumentację tych moich cudownych znajomych, żyją szybko w dzisiejszych czasach. Następuje ogólne ogłupienie społeczeństwa z oczywistych powodów siedzą w smartfonach. Są w stanie, mówili mi, wytrzymać 12 minut. Jak przekroczysz tą 12 minutę, to już koniec. A ja będzie mnie, a ja nie. A ja właśnie uważam, mhm. że trzeba dać ludziom coś innego: e, długie rozmowy, wyczerpujące temat, w którym każdy może się wypowiedzieć, a nie tak, że dziennikarka tryka w nos mhm. tą tak zwaną e, kostką swojego rozmówcę. On tam 3 minuty jest w stanie powiedzieć, potem ogląda to i wycięta jest tak zwana setka, mhm. e, czyli nie wiem, 10 sekund, mhm. kompletnie z kontekstu. No i co się okazało? Historia realna, podobnie jak pani kanał. Odniosła sukces, ponieważ ludzie nie są głupi wcale, tak jak niektórzy uważają. Chcą długich, fajnych mm -hmm. rozmów i chcą zapoznać się z poglądami różnych ludzi. Więc to jest jedna sprawa. Natomiast ja, na przykład, prowadząc te swoje programy, wielokrotnie stałem na stanowisku w wielu, wielu sprawach, które naprawdę było bardzo, bardzo dalekie od powiedziałbym. Takiego dostrzegalnego w Polsce absolutnie bezkrytycznego wspierania Ukrainy we wszystkich sprawach. Odwrotnie, pokazywałem, że w stosunkach międzynarodowych mm -hmm. nigdy nie jest tak, że interesy dwóch państw pokrywają się w 100%. To jest zawsze jakaś gra. Mm -hmm gra tak na marginesie na zasadzie transakcyjności. Ja ci coś, ty mi coś. Mhm. Dlatego właśnie uważam, że nie powinniśmy odpuszczać sprawy ekshumacji wołyńskiej, tylko w zamian za to, co my dajemy Ukrainie, a przypomnę, że Zełęski powiedział, że 44 pakiety pomocy wojskowej daliśmy i on mhm. chce kolejnych kilka do końca roku, powinniśmy zażądać w zamian za to załatwienia naszych postulatów, czyli chociażby tych... Mm, tych yy, tych nieszczęsnych ekshumacji, bo to jest naprawdę skandal. To samo dotyczy sprzecznych interesów ekonomicznych polsko-ukraińskich, o których często mówiłem. Natomiast wskazywałem, że wspólnota interesów ukraińsko-polskich polega na tym, że Ukraina jest buforem, mhm. który oddziela Rzeczpospolitą od Federacji Rosyjskiej. Mhm. Tak się fajnie ułożyła geopolityka 20 i 20, końcówki XX wieku, że otrzymaliśmy komfortową sytuację, czyli między nami a Rosją jest ciąg państw buforowych państwa bałtyckie, Białoruś i Ukraina. I o nie toczy się gra. Mhm. I my nie wspieramy Ukrainy, co powtarzam w kółko, dlatego że ją kochamy. I pomagamy Ukrainie, hmm. i kwestią dyskusji jest to, czy za dużo, czy za mało, tylko hmm. dlatego, że chcemy, żeby ta Ukraina się utrzymała na nogach i była buforem dla Rzeczypospolitej, e, a nie żebyśmy za przemyślem mieli wojska Federacji Rosyjskiej. To jest tylko jakby takie moje e, przemyśle. Widzę, że pani się Jeśli uśmiecha. pan wybaczy, i państwo, pozbaczy, pan pozwoli, a państwo wybaczą, to e, przeczytam os, ostatnie e, słowa pana e, książki. Pan bardzo często, i będziemy do tego powracać, do Adolfa Bochańskiego się odwołuje, do jego też wspaniałej książki, w sumie właściwie takiej białopolitycznej, jednej z pierwszych, można powiedzieć, czyli Między Niemcami a Rosją. Tak jest. I... Wielkim marzeniem Bochańskiego było stworzenie pewnego rodzaju federacji, prawda, z Ukrainą, na, na zasadach równościowych, żeby to było że tak właśnie chciał kolonizować. Myślę, że możemy powrócić do tego tematu. I też wielkie marzenie pan pisze, i teraz już pan pisze od siebie. Jego wielkie marzenie zmaterializowało się dopiero pół wieku później, w roku 91, gdy na gruzach Związku Radzieckiego powstała niepodległa Ukraina. Rok 2022 potwierdził za Włuszność tej koncepcji. Wojna toczy się w Donbasie i na Krynie, a nie pod Warszawą i nie w suwałkach. Przepraszam, pani Monika, ja napisałem w Związku Radzieckiego, czy mi przeprawili? Boże, muszę aż sprawdzić. Sowieckiego. Mhm. Uf. Przeraziłem się, bo ja Aha. nie uznaję radzieckiego. A, radziecki, e, dobrze. Ja z, kobiet, a ja z przyzwyczajenia z kolei. tak. E, wie pani, Adolf Bocheński, który jest jednym z takich głównych myślicieli, do mm -hmm. których mi jest blisko, bo to jest tak zwana szkoła um, buntu młodych, słowa mm -hmm. wileńskiego. No, się to wszystko w takich nazwiskach, jak Stanisław Catmackiewicz, tak. Władysław Studnicki, jako pewien ideolog mm -hmm. taki um, starszej daty tej formacji, no ale Adolf Bocheński, Eee, to są ci mistrzowie mego politycznego myślenia i Adolf Bocheński właśnie stawiał taką tezę, że w interesie Rzeczypospolitej Polskiej jest, i to jest to, co odróżniało go ten Deków, mhm. którzy jak wiadomo uważali, że Ukraina jest awanturą niemiecko-austriacką, mhm. wymierzoną w Polskę i najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest rozbiór Ukrainy pomiędzy Polskę a Rosję. Upraszczam oczywiście, no, ale to jest ten sposób myślenia. Natomiast Bochański miał inny pomysł na to, to znaczy on uważał, że dobrze byłoby, żeby kolos imperialny roz... został rozerwany na dwa, przynajmniej te dwa mhm. największe, plus tam jeszcze mniejsze, oczywiście państwa, ścierające się ze sobą duże organizmy mhm. państwowe, czyli Rosję i Ukrainę. Ponieważ on uważał, że ze względu na to, że terytoria są mieszane. Właśnie na tej wschodniej Ukrainie i interesy są trudne do pogodzenia, to te dwa kraje będą nastawione wobec siebie antagonistycznie. A co mhm. to oznacza? To oznacza to, że Ukraina będzie zwrócona przeciwko Rosji, nie przeciwko Polsce i będzie ustawicznie się z tą Rosją potykała o te tereny mhm. właśnie graniczne. I e, rzeczywiście uderzające jest e, to, że Bochański w latach 30. -tych pisał, można to sprawdzić, ja cytuję tak, w, w książce. W, z... Tak, w 1937 roku, tak. A, tak, a zginął w 1944. Tak, rozbrajając minę mhm. we Włoszech, bo był żołnierzem Korpusa Andersa. Ale mówił tak, lepiej żeby e, rosyjski imperializm parł na wschodnie rubieże Ukrainy i do wojen dochodziło na Donbasie, to jest mhm. autentycznie jego cytat, tak. niż na granicy polsko-rosyjskiej mhm. i Rosja, która by połknęła Ukrainę, jej olbrzymi przecież i gospodarczy, i ludnościowy mhm. e, rezerwuar, E, zaabsorbowała do swojego własnego projektu imperialnego. Mm -hmm. No i w pewnym sensie, w pewnym sensie, no widzimy w 100% niemalże, mm -hmm. e, że to się teraz pokrywa, więc mi się wydaje, że w tej sprawie mamy z Ukrainą interes wspólny. Klęska Ukrainy, załamanie się Ukrainy, zamiana Ukrainy w drugą Białoruś, tylko taką z turbodoładowaniem, mm -hmm. e, byłaby dla nas klęską geopolityczną po prostu. I, to, I tu jest wspólnota interesów, co nie oznacza, że musimy na kolanach. Być przed Kijowem i wszystkie sprawy e, załatwiać sporne w naszych stosunkach zgodnie z życzeniem strony ukraińskiej, ponieważ e, trzymamy za nią kciuki, żeby powstrzymała Rosja, nie jest dokładnie odwrotnie. W sytuacji, w której Ukraina potrzebuje bardziej nas niż my jej, bo pomagamy i mało tego, nie wiem, no, Rzeszów, prawda, jest tym hubem dostarczania broni i w ogóle 80 czy 85% broni, która dostarczana jest na Ukrainę, jest dostarczana przez Polskę. Bez Polski Ukraina by się przewróciła, i mi się wydaje, że strona ukraińska doskonale o tym wie. W związku z tym mamy tak zwany lewar, używając, przechodząc do tych geopolitycznych, mm -hmm. e, geopolitycznych e, e, terminologii, ale my z tego abdykujemy, z tej pozycji dosyć korzystnej. Jeżeli jest taka wiara wśród Polaków, czy też polskich przywódców, że teraz będziemy bardzo pomagać i będziemy bardzo super mili, a potem, jak się skończy Ukra wojna, to Ukraina powie, No jesteśmy tak wam wdzięczni, że ma, będą ekshumacje, wszystkie sprawy gospodarcze załatwione, wszystkie sprawy, które mamy sporne, to to jest wielki błąd, bo wtedy nie będzie to załatwione, bo już nie będzie żadnego lewara. Bo tak. Yy, ale to, to w takim razie. Inny temat nam wchodzi, jeszcze zaraz... Ach, o książce zapomniałem. Tak, ale to jeżeli to, to można, bo poprosił Pan bardzo ważną e, kwestię i teraz tak jako historyk, to taka parafraza ze słów le, le, lewela, która jest tam, czyli za Waszą i naszą wolność, e, historycznie była e, czymś może uzasadnionym, może nieuzasadnionym też, ale chyba bardziej uzasadnionym. Natomiast że uznaje się, że to trochę jest takie nasze kredo narodowo-polityczne dotyczące polityki zagranicznej. No jak ktoś to bierze na poważnie, to jest problem. Mm -hmm. Bo z reguły jest tak, i Amerykanie są w tym najlepsi, że prowadzi się realną politykę, ale ubiera się ją w kostium polityki moralnej. Mm -hmm. To jest najlepsze. Ale problem rzeczywiście wielu Polaków jest taki, że biorą te wszystkie, że tak powiem, głodne kawałki, które się opowiada mhm. na poważnie. I to jest największy problem polskiej, w ogóle polskiej klasy politycznej, czy też polskich polityków przez ostatnich kilka stuleci w ogóle. Mhm. Że oni rzeczywiście biorą to na poważnie. No i efekt jest tego taki, że jesteśmy w takim pewnym bilansie historycznym do tyłu. Mhm. Książka, wobec tego. Książka, przepraszam. Uh -huh. Nie, nie, to ja też. Uh... Ja w ogóle muszę pani powiedzieć, że jestem tym strasznym gadłą, uh -huh. za co przepraszam. A ja bardzo się cieszę, kiedy goście są gadłą. No. A już w ogóle tutaj u pani, to, bo to w ogóle dla mnie jest bardzo, zapomniałem powiedzieć, interesujące yy, przyjść do miejsca, w którym generał Jaruzelski, jak pani wie, mam krytyczne uh -huh. podejście do pani taty, e, żył, no ale jako historyk e, to jest dla mnie bardzo ciekawe ale z drugiej strony tutaj widzę takie portrety rozmaite mhm. e, i też czuję się jak w, w niektóre domy mojej rodziny właśnie też były takie fantastyczne portrety, które sobie oglądałem jako dziecko. Więc tak swojsko jest, mhm. powiedziałbym. To się e, bardzo podobny portret e, miała siostra mojego dziadka u siebie w salonie. Tutaj na Mokotowie, mhm. bardzo blisko pani. E, tylko z dziurą e, Aha. i zawsze mnie intrygowała ta dziura. I oni siedzieli przy stole i kula w trakcie powstania warszawskiego wpadła, i ta dziura stwierdziła właśnie moja ciocio babcia? Tak, mhm, tak ciocio babcia się mówiła e, tak? tak Że nie ruszy tam Na pewno. I tak. To był taki wątku. element historii. Mhm. I pamiętam, że ta dziura chyba była w ciele tej jednej z naszych przodki namalowanej. No ale dobrze, książka. <laughs> to jest no, klasyka gatunku już, mhm. to znaczy. Jak pani wie, bo już mówiłem to podczas poprzedniego, mm -hmm. e, poprzedniej naszej spotkania, ja jestem zaangażowany w szereg krucjat. Mm -hmm. no, jedną z nich jest oczywiście walka e, historii realnej z polityką historyczną, mm -hmm. czyli historii prawdziwej, z historią e, pro, z propagandową Propagantą, wersją tak. dzieju, wykorzystywaną mm -hmm. e, przez e, państwa i narody do tego, żeby prowadzić korzystną kampanię PR-owską, czyli. Mm -hmm. Zamiatać pod dywan to wszystko, co jest niewygodne, a uwypuklać to, co szczytne. No i plus do tego, oczywiście, żeby formatować w odpowiedni sposób młode pokolenie i prowadzić tą propagandę historyczną też na wewnętrzny, na wewnętrzny e, użytek. E, no i e, wszyscy, którzy e, idą wbrew hmm. tym ustalonym dogmatom, muszą się liczyć z konsekwencjami. Tak było, kiedy wydałem książkę o błędach 44 mm -hmm. no i zostałem poddany temu szantażowi moralnemu, który sprowadzał się do tego, że każdy, kto krytykuje decyzję o wywołaniu powstania warszawskiego, jednocześnie obraża powstańców warszawskich. Co jest oczywiście no, trudno większą podłość i absurd, prawda? No, bo to zresztą są... tytuł, który fantastyczny, ale już, już był taki obrazoburczy. Tak? tak jest, no oczywiście to y... proszę pamiętać, że ja wtedy byłem jeszcze y... 10 lat młodszy. Zbuntowany. Ale to dobry e, no. Tak, no nie, myślę, że tak, tak. że to, to oddawało mój, mój stan mm. ducha i w ogóle mm -hmm. to, co wyniosłem z domu. Mm -hmm. To znaczy, pomysł był na ten tytuł taki, że w domu słyszałem, że to było. Moja babcia mm -hmm. po prostu e, przeżyła powstanie całe w Warszawie, o czym mówiłem już wiele razy, opowiadała o tym straszliwym koszmarze, miało to straszne dla niej zresztą konsekwencje osobiste i zawsze była ta dysproporcja między tym, co słyszałem w domu. A dodam też, że jestem z rodziny wojskowej, to znaczy obaj moi dziadkowie byli w wojsku: jeden w ułanach, w kawalerii, drugi w saperach. No i zawsze słyszałem od dziadka, no, że tak się wojny nie robi. Mm -hmm. A dlaczego? Bo on nie był konspiracyjnym harcerzem z mm -hmm. popsutym rewolwerem i tą butelką z benzyną, mm -hmm. tylko był prawdziwym żołnierzem i mógł to ocenić profesjonalnie. No plus oczywiście te tragiczne wszystkie przeżycia. No w związku z tym to już wtedy mi się obrywało oczywiście. Natomiast książka Wołyń zdradzony, bo o niej mowa, była również, wymykała się tym, czy też inaczej, szła wbrew tej, powiedziałbym, dyktaturze patriotycznego dogmatu, który każe tą historię przedstawiać zgodnie z pewnymi wytycznymi polityki historycznej w kilku obszarach. Po pierwsze, oczywiście, dlatego że napisałem głośno to, o czym wszyscy wiedzieli, e, to znaczy, którzy byli w branży e, i znają dokumentację, która została zachowana Polska Podziemna z tamtego okresu i która jest przechowywana też blisko miejsca, w którym mhm. jesteśmy w archiwum Akt Nowych, między innymi, mhm. ale nie tylko. Mam na myśli dokumentację delegatury rządu na Kraj i Armii Krajowej, że e, Armia Krajowa odpuściła sprawę Wołynia mhm. i zignorowała ostrzeżenia. A potem nie pomogła na czas, mimo że miała takie mm -hmm. możliwości tym mm -hmm. nieszczęsnym Polakom, którzy tam byli mordowani, wyżynani mm. przez UPA. Po drugie napisałem, że co też jest faktem e, historycznym, że miejscowe niemieckie oddziały władz okupacyjnych w niektórych sytuacjach, to jest też bardzo ważne, pomagały Polakom chociażby poprzez ewakuowanie ich hmm. z tych terenów, gdzie dokonywały hmm. te oddziały upamordów. Po drugie, poprzez to, że w miastach, gdzie znajdowały się niemieckie garnizony, tam ludność e, polska napływała i tam byli bezpieczni, no bo Ukraińcy nie atakowali tych miast, bo bali się tych niemieckich garnizonów. E, no a po trzecie, wreszcie, bardzo mocno wy... Aha, no jeszcze jest kolejna sprawa. Opisałem też polski odwet, mm -hmm. a Czyli więc temat Asaburza, tabu. Tak? Nie, odwet. Odwet, odwet, Polski odwet, co jest tematem tabu, no bo wszystko musi być w tej polityce historycznej zero-jedynkowe. Właśnie na tym polega różnica mm -hmm. między historią realną, że historia realna stara się jak najbardziej precyzyjnie oddać prawdę i historyk realny mm -hmm. opisuje całą skomplikowaną sytuację z całymi odcieniami szarości, a nie tylko czarną, białą powieść mm -hmm. o dobrych kowbojach i złych Indianach, mm -hmm. albo odwrotnie. Mm -hmm. Yy, bo tak na marginesie oczywiście polityka historyczna jest rodzajem takiego postkomunistycznego post symptomu, prawda? Czyli starą komunistyczną formę zalewa się nową patriotyczną treścią. Ale yy, i czwarty wreszcie punkt to było oczywiście bardzo mocne upomnienie się o yy, te ofiary Wołynia, które moim zdaniem, i na tym polega tragizm sytuacji, zawsze były w tym panteonie polskiej martyrologii posiadzone na oślej ławce, czyli w siódmym rzędzie. No bo nie były to elity też. No właśnie. I to jest coś, co mnie po prostu rozdziera serce z tego powodu, że po pierwsze sam jestem związany ze wschodem. Moja rodzina jest mm -hmm. co prawda z więc zupełnie inny kierunek. Mm -hmm. Litwini z dziada, mm -hmm. pradziada uważam się za oczywiście Polaka, ale jednocześnie za Litwina w sensie mm, patriotyzmu Wielkiego Księstwa mm -hmm. Litewskiego. to tak, tak sobie tak. mówił, prawda? Jak mm -hmm. ja nie lubię tych Polaków, bo ja jestem stara Litwina. Mm -hmm. Miłość, no jest wielu ludzi, którzy jednak mm -hmm. kultywują i kultywowali w przeszłości e, tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli ojczyzny moich przodków, która razem z Rzeczpospolitą e, tworzyła razem, e, rzecz, e, przepraszam, z Koroną Rzeczpospolite mm -hmm. obojga narodów, więc sprawy tych wschodnich Polaków ze wschodu. Nazywanego, czego nie cierpię, kresami, mhm. leżą mi na sercu, i proszę zwrócić uwagę, że w Katyniu mordowano oficerów, mhm. Sowieci mordowali oficerów rezerwy: lekarzy, dziennikarzy, prawników, elitę. Mhm. W Palmirach, Niemcy to samo. W związku z tym te rodziny zatroszczyły się o to, mając środki i możliwości, żeby powstały książki na ten temat, żeby były prowadzone badania. No a poza tym wpisywało się to w ten klasyczną polską opowieść. Polska mm. przeciwko dwóm wrogom. Niemiec, mm -hmm. Rusek, prawda? Mm -hmm. No, ale tymczasem w przypadku ofiar Wołynia sytuacja jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, już w trakcie II Rzeczypospolitej Wołyń był traktowany jako Polska D. Mm -hmm. Nawet nie B i C. Jakieś tam kompletne zadupie, przepraszam, że tak powiem. Ci ludzie byli chłopami. Było ich tam naprawdę garstka w porównaniu z przytłaczającą masą okay. ludności ukraińskiej. Eee, I e, Właśnie przez to nie byli przedstawicielami elit, nie byli szlachtą, nie byli inteligencją, w związku z tym zostali odpuszczeni. Ale to jest też drugi powód, oczywiście taki, że zgodnie z taką właśnie, powiedziałbym, romantyczną wizją polskiej historii, czy też polskiej geopolityki wręcz, mhm. my nie mamy realizować własnych interesów poprzez rozmaite zmienne sojusze w ramach sytuacji geopolitycznej w naszym terenie, tylko musimy prowadzić politykę zgodną z tym założeniem Giedroycia, czyli zawsze na ULB stawiać, mm -hmm. prawda? We wszystkich sytuacjach i we wszystkich możliwościach. W związku z tym ten ludobójstwo wołyńskie było piekielnie niewygodne. Najlepiej z perspektywy polskich, niektórych polskich przedstawicieli, polskich elit, to najlepiej było, żeby to się nie stało. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby to się nie no, stało, tak. prawda? Znaczy się ci normalni ludzie. Tak, ale... mhm. e, bo są też tacy ludzie, którzy ściszą z tego powodu, że Polacy kiedyś byli mordowani, bo dziś się mogą, mówię pani, rozdzierać szaty i mnurzać się w swojej martyrologii i podstawiać e, światu e, rany, mhm. Których, mhm. które odnieśli ich przodkowie. Oczywiście świata to nic nie obchodzi, ale to daje pewną rodzaj moralnej, sadomasochistycznej przyjemności naszym romantykom i mesjanistom, czego w stanie pojąć nie jestem czego, o tak na marginesie doskonałym przykładem tego był kiedyś okładka jednego z pism poświęconego rocznicy powstania warszawskiego, która była zatytułowana Warto Było mm -hmm. no spadłem z krzesła mm -hmm. warto było stracić stolicę 100 e, sto tysięcy tyśniu, tyśniu, ludzi, ta, ludzi tak. i tak i no, w związku z tym do czego zmierzam e, książka Wołyń zdradzony była niepoprawna patriotycznie sprzeczna z e, polską e, że tak powiem Polityką historyczną, w rozumieniu yy, tej propagandy. propagandy, o której mówiliśmy. No i wszystko byłoby w porządku, gdyby ta książka przegrała ten konkurs. No ale problem polegał na tym, że została wystawiona do głosowania yy, publicznego, czyli nie można było tego gdzieś, gdzieś tam ukryć, tak? <gry> tylko ludzie zaczęli głosować. No, a y, tak się składa, że y, miałem dostęp do wewnętrznych tych, które opublikowałem zresztą y, na bieżąco tych danych, no i y, y, z, szybko się wysunęło oczywiście na prowadzenie, i najwięcej ludzi głosowało na tą książkę. To była zresztą fajna zabawa. Ludzie mm -hmm. się mobilizowali, prosili swoich znajomych, duża y, rzesza czytelników, którzy myślą w podobny sposób jak ja. No ale wraz ze wzrastaniem tego słupka przy tej mojej książce mm -hmm. narastało przerażenie wśród tych propagandystów. Co robić? Przecież, jeżeli on wygra, no to tam. Będzie głośno. Będzie głośno jakieś wręczenie nagrody. Kto to miał wręczać tę nagrodę? Jakiś premier, prezydent, mm -hmm. Bóg wie co. Nie ma do mnie żadnego znaczenia, mm -hmm. oczywiście. No i nagle któregoś dnia po prostu książka została usunięta z konkursu. Zgodnie jak, jak u Orwella, wymazana, mm -hmm. nie ma problemu, ale problem się już się zaczął. Zrobiła się dzika awantura. Mm -hmm. Naprawdę, ja się znalazłem w samym środku. No i był to oczywiście potworny skandal, ja nie mam, nie chodzi o mnie oczywiście, bo mi ta nagroda była do niczego niepotrzebna, kompletnie, ale chodziło o tych wszystkich ludzi, którzy głosowali, oni no. zostali zrobieni po prostu w balona. Cała nagroda została zniszczona, to była cała instytucja tej tak. nagrody, pół jury ci przyzwoici oczywiście podali się do... do do dymisji. No, jednym słowem, afera na cztery fajery. No, i jak to w Polsce? Nikt oczywiście za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Chociaż wiadomo jest dokładnie, kto tam to zachachmęcił i kto podjął tą decyzję. No, ale oczywiście o, sznur w wodę. Hmm. Ja się śmieję, wiem, pani tak. też się śmieje, bo to jest tak absurdalne. No tak jest, Takie jest. rzeczy się jest. dzieją, ale, ale dzieją się. I to też jest jakiś taki front y, interesujący, na którym y, się potykam ze swoimi adwersarzami. Tak. Jeszcze chciałam tutaj też pewien fragment z książki, nie jest to chyba cytat z pana, o, się zaplątałam w swoje włosy. Tak, jest to rozmowa i są to słowa profesora Rafała Wnuka. I Przeczytam z Pana pytaniem i też będę chciała o pewną... Mówi Pan o tym, o propagandzie e, też, i, e, czyli tych filmach, które były ogniomisz kaleń, czy łuny w, w Bieszczadach, e, czyli taka no, PRL-owska mówiła o tych bandach e, UPA mówiąc. plus oczywiście też mówicie o tych osobach, które e, no, ileś lat temu żyły i miały jeszcze wspomnienia. E, I... Mm, Ci ludzie właśnie opowiadali o strasznych przeżyciach, więc dla nich ta cała polityka była tylko potwierdzeniem ich doświadczeń. I pana słowa, ale to się chyba zmienia. Jeszcze niedawno, gdy w dyskusjach internetowych pojawiała się sprawa paktu UPAK 45 roku, wielu ludzi reagowało bardzo ostro, to była zdrada i hańba. Jak można było siadać do stołu rozmów z rezunami? Teraz to już chyba takich emocji nie wzbudza. I pan profesor odpowiada: No cóż, dziś już tego nie pamiętamy, ale przed 24 lutego 2022 roku polsko-ukraińskie stosunki na szczeblu państwowym były fatalne. Ciążyła na nich właśnie tragedia, tragiczna historia, ale przede wszystkim wołę. To się przekładało na nastawienie na społeczeństw. A teraz sytuacja się zmieniła o 180 stopni. Ukraińcy nagle nad Wisłą stali się bardzo popularni i lubiani. Wystarczył wspólny wróg. Na ile te słowa są jeszcze aktualne? To są słowa profesora Wnuka. Tak, e, ale właśnie e, chciałam, żeby on skomentował. Na tak. ile te słowa są jeszcze aktualne? Ja, e, to śmieszna rzecz, bo to rozmawialiśmy o takim mało znanym epizodzie, jakim był Pakt Armii Krajowej tak. u pana Hrubieszowskaźnie. Co też pokazuje, jak bardzo zmienne są sojusze w zależności od sytuacji. E, to akurat było tyle ciekawe, że na niektórych terenach polska partyzantka po wojnie dogadała mm -hmm. się z partyzantką ukraińską, a na innych oczywiście nie, co spowodowało starcia, rzezie i tak dalej. Natomiast nastroje społeczne w Polsce wahają się. Od ściany do ściany. Mam wrażenie, że rzeczywiście ten, kiedy wybuchła wojna, no to była eksplozja tak. po prostu. I to było, muszę powiedzieć, fajnie. W tym sensie, że ci zwykli ludzie, ja widziałem to nawet w mojej małej miejscowości, jakaś pani udostępniła mm -hmm. swój dom dla kilku rodzin ukraińskich mm -hmm. właśnie z tych terenów objętych walkami. było wielki eksplozja entuzjazmu, przyjmowanie tych ludzi do siebie, którzy uciekali z tych terenów objętych wojną. Oczywiście pytanie jest takie, jaka ta rzesza, która do nas napłynęła, rzeczywiście mm -hmm. była potrzebująca, zakładam, że większość, no ale oczywiście wśród nich też byli pewnie ludzie, którzy skorzystali po prostu z okazji. Dziś mam wrażenie, że ta sytuacja się odwróciła kompletnie. No i po pierwsze, wojna trwa długo. Ile można w ten sposób mhm. e, utrzymać się w takim poczuciu, powiedziałbym, moralnego wzmożenia czy też moralnej solidarności? Po drugie, ta wojna jednak pokazała duży rozdźwięk interesów polsko-ukraińskich mhm. w pewnych innych sprawach. To znaczy, jeżeli Władimir Załęski na forum onz tu wyszedł i powiedział, że Polska jest de facto w kieszeni Putina, bo blokuje tam tak, z transfer z Boże. Zboża, mm -hmm. tak? To jest chyba nieprawda, bo nie chodziło o transfer, tylko nie jestem specjalny no, od tak, tego. Tak, tak. Ale w każdym razie zostały te słowa na nasz no, tak. Rynek. E, tak, jeżeli pre prezydent Załęski nie jest w stanie powiedzieć, przepraszam za to, że rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zawiła dwóch e, Polaków. Polaków w przewodowie. No to jest oczywiście, to powoduje, że te relacje się psują i to się przekłada na stosunek Polaków do Ukrainy, to jest oczywiste. No i plus naturalne napięcia, które wynikają z faktu, że tak duża ilość tych Ukraińców w Polsce jest tutaj szuka szczęścia. Ja co do tej ostatniej sprawy mam, powiedziałbym, mieszane uczucia w tym sensie, że na przykład spotykam się z taką opinią, że przekroczona została pewna masa krytyczna, no bo wskazuje się na to, że przed wojną mniej więcej było najpierw cztery, no kilka mm. milionów Ukraińców, mm. bo też te statystyki były bardzo często z różnych powodów też ideologicznych, mm. nie do końca Traciwe. rzetelne, mm. tak mm. oczywiście. No i że tych Ukraińców zaraz będzie tyle samo co przed wojną, a co by się skończy w ten sposób, że będzie wojna domowa. <laughs> Myślę, że to jest y, przesada w tym sensie, że zupełnie inna była sytuacja pod koniec lat 30. a zupełnie inna sytuacja jest obecnie. To znaczy dzisiaj, jeżeli powiedzmy, że tych Ukraińców jest 5%, tak? mhm. może 10%, jeżeli ich jest 4 miliony, bo tak na dobrą sprawę, co czytam gdzieś, to jest kompletnie ludzie po, podają zupełnie różne statystyki, no to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli ci ludzie są równomiernie w całej Polsce, w dużych miastach w Szczecinie, we Wrocławiu czy, nie wiem, no w Warszawie oczywiście, mm -hmm. która, tak muszę powiedzieć, że jest zupełnie innym miastem, niż w którym się urodziłem i wychowałem. Nie wiem, czy ma Pani też to samo no wyrażenie. Nie, nie mam takiego nawet już konotacji, że z tym miastem właśnie, chociaż jestem, no Pan jest jeszcze dużo młodszy, więc Pan już bardziej powinien kojarzyć, że ta Warszawa jest taka sama, a ja to bo Warszawa to jest jeszcze, którą pamiętam z lat 60. -tych. A, no to, nie. to ja z 60. nie pamiętam pytam z lat 80. Mhm. ale rzeczywiście ona się zmieniła nieprawdopodobnie stała się pewną taką metropolią, która przyciąga ludzi z całego całej Europy Środkowo-Wschodniej, co ma swoje olbrzymie plusy, no bo jest to oczywiście dowód na to, jak nieprawdopodobnie prężna jest nasza gospodarka, jaki wielki sukces odnieśliśmy, że potrzebujemy tych ludzi do pracy i oni przyjeżdżają tutaj. E, I ponieważ zapewniamy czy nasza gospodarka, nasz system jest bardziej udany niż system naszych sąsiadów, no bo trochę to jest taka konkurencja, wygrywamy i mm -hmm. e, jeżeli ja słyszę, że najzdolniejsi informatycy z Białorusi się tutaj przenoszą, super, fajnie, niech płacą tutaj podatki skoro nasi wyjeżdżają do Anglii A, nie, chyba już nie jest chyba tak Te tak. e, informatycy mogą pracować też zdalnie, mm -hmm. e, natomiast e, natomiast et, rzeczywiście, no etnicznie to jest nieprawdopodobna rzecz, ta, prawda, Człowiek idzie ulicami które tak dobrze zna i widzi ludzi z całego wschodu, prawda? No i nie tylko, ona jeszcze Ale... widzi kolorowych, więc to też jeszcze, jakby jak bardziej tak staje się egzotycznie i tak już gdzie tak. indziej. Tak. Ja szczególnie jestem w tej, tej sytuacji, że wie Pani, wyprowadziłem się z Warszawy, mm -hmm. e, mieszkam na wsi w drewnianym domu z XIX tak. wieku, siedzę sobie wśród sosen e, i przyjeżdżam rzadko. Mm -hmm. Raz w tygodniu, czasami rzadziej. Nie przepadam, zostanę mm -hmm. w korkach tutaj. E, zawsze moi przodkowie żyli z ziemi, Zawsze na ursynowie w bloku z Wielkiej Płyty na dziewiątym piętrze żelbet, i wszystko, wie pani, tonie w błocie, bo obok mieliśmy budowę metra na Kenie. Zawsze czułem się tam wyobcowany. To nie mm -hmm. był mój Heimat. No tak. e, używając tego niemieckiego tak. określenia, e, tak. Nawet jak przejeżdżam dzisiaj tamtędy, koło tego bloku, nie mam jakiegoś takiego zakucia w sercu. O, wychowałem się w tym mm -hmm. pięknym blokowisku. Po <śmawiasz> prostu przeciwnie, raczej z pewną ulgą y odebrałem to, że mogłem się tamtąd mm -hmm. wyprowadzić. Moi przodkowie żyli z ziemi, na ziemi. Ja teraz wróciłem w pewnym sensie oczywiście do tego, y bo mieszkam na wsi, jestem szczęśliwy. Super, mm -hmm. po prostu. Y no ale ta Warszawa się bardzo zmieniła. Ale wracając do różnicy między latami 30. wieku XX a XX wieku XXI, no to sprawdza się na prostu do tego, że wtedy cała ta olbrzymia masa Ukraińców siedziała w czterech województwach głównie, czyli Wołyńskim, Tarnopolskim, Stanisławowskim i Lwowskim. I był spór terytorialny, terytorialny o, te, o, te, o te tereny. Myśmy chcieli, żeby one były w Polsce, oni, żeby one były w przyszłej Ukrainie. Stąd doszło do całego konfliktu polsko-ukraińskiego, którego apogeum było ludobójstwo na Wołyniu. Był to klasyczny konflikt dwóch nacjonalizmów, czy też dwóch projektów państwowych, mm -hmm. które spierały się o ten sam skrawek terytorium. Gdyby pan jeszcze kilka słów powiedział, bo niektórzy którzy książki czytają, może też tak bardzo historią się nie zajmują. Yy, Piłsudski, Petlura. <grym> też ten, ten jakiś aspekt naszych wspólnych stosunków przedwojennych. No tak, no to też pokazuje, jak bardzo złożone i skomplikowane są te, te dzieje. Yy, I tutaj już polityka historyczna kompletnie wysiada, bo to jest tak skomplikowane. Polityka historyczna upra upraszcza tak. wszystko, prawda? No bo łatwiej jest mówić właśnie o banderze hmm. niż już z Pytlurą jest to bardziej skomplikowane. A jeszcze połączyć ich dwóch, no. to już jest koniec, no. prawda? Jak to? Jedni Ukraińcy tacy, drudzy tacy. Nie, to jest wszystko za skomplikowane. Najprostszą historię to w PRL-u była, prawda? Zły, szkop. Dobry Polak, no i plus jeszcze oczywiście towarzysze, towarzysze ze wschodu, którzy nam to pomogli, nas uratowali. Wszystko jest proste, łatwe i przyjemne. Prawdziwa historia jest diabelnie skomplikowana i podczas tego wielkiego trzęsienia ziemi, jakim był upadek starych monarchii w tej części Europy, czyli Imperium Habsburgów i Imperium Romanowych. Kiedy upadły te wielonarodowe, konserwatywne, stare twory, no to na ich miejsce, powiedziałbym, wybiła godzina nacjonalistów. Mhm. I miejsce tych starych monarchii zajął cały ten ta kasza, ten plankton mhm. rozmaitych państwewek narodowych, yy, które... Yy, Każde, wszystkie te narody po prostu postanowiły realizować swoje własne projekty. Państwa narodowe, państwa Polska dla Polaków, Ukraina dla Ukraińców. No, ale z Ukrainą był ten problem, że powstały dwie Ukrainy. Zurl i Url. Postaram się to w jakiś sposób e, wytłumaczyć w, w, w prosty, choć jest to diabelnie skomplikowane. Ale Url to była Ukraińska Republika Ludowa z Petlurą na czele, w w stolica w Kijowie antyrosyjska. Uh -huh. Natomiast Zurl to była Zachodnio Ukraińska Republika Ludowa ze stolicą w Lwowie antypolska. Uh -huh. No, taka historia. NRDRFN, trochę szukając jakiejś analogii, Korea Północna, Korea Południowa. Ale mówiąc poważnie, no to ten ZURL, no to oczywiście był antypolski twór, no bo oni chcieli właśnie te tereny mieszane z pogranicza polsko-ukraińskiego, no to właśnie oni objęli je swoją władzą. To się zaczęło w listopadzie 18 roku. Myśmy ten ZURL pobili w wojnie, która skończyła się w roku 19 i zlikwidowali to państwo. Podbiliśmy je, tak. mówię teraz o perspektywie ukraińskiej. Mm -hmm. Bo jakby kluczowa sprawa też jest taka, że trzeba ukazywać w historii perspektywy obu stron. Mm -hmm. No to dla nas to był triumf, no bo mm -hmm. Lwów, Stanisławów, Łódzk, tak. wszystkie te nasze kochane miasta południowo-wschodnie znalazły się w granicach Rzeczypospolitej, no A ale dla nich to klas. była tragedia narodowa. Mm -hmm. Stracili swoje państwo, swoją niepodległość, bo Lachy, jak nas nazywają, mm -hmm. ich podbili i wzięli pod okupację. No ale. Dla Ukraińców z Kijowa, powiedzmy sobie, to trochę była abstrakcja. Mm -hmm. W związku z tym, e, ta druga antyrosyjska Ukraina, Url, e, znajdując się pod ścianą, no bo nacierali bolszewicy i toczyli też ci Ukraińcy z Kijowa swoją wojnę z białymi Rosjanami, żeby sprawa była jeszcze mm -hmm. bardziej skomplikowana, sprzymierzyli się z Piłsudskim, słynna umowa warszawska, kwiecień 1920 i wspólny marsz na Kijów, wyprawa kijowska. I teraz docieramy do naprawdę tragikonicznej farsy, jakim jest polskie żądanie wobec strony ukraińskiej, żeby sobie zastąpiła banderę Petlurą. Mm -hmm. No, zna Pani, ile razy no. Pani to słyszała, prawda? Mm -hmm. Co Ci Ukraińcy, jesteście stuknięci? Po co im ten bander, jak mają takiego wspaniałego bohatera narodowego, jakim jest Petlura? No, oczywiście, no, też bym wolał, żeby oni tego Petlurę sobie stawiali na ołtarzach i na pomnikach, ale problem polega na tym, że jest to oczekiwanie dosyć e, nierealistyczne. Ponieważ, kiedy Piłsudski podpisywał pakt z Peturą, to wyjął rewolwer, odciągnął kurek i przystawił mu do głowy lufę. Oczywiście nie zrobił tak, ja mówię mm -hmm. symbolicznie. I powiedział tak: Słuchaj, podpiszę z Tobą ten pakt, pójdziemy razem budować państwowość ukraińską na Dniepr i zdobędę Kijów, ale pod warunkiem, że zrzeczesz mi się tutaj, proszę, podpisuj, e właśnie tej zachodniej Ukrainy, czyli Galicji Wschodniej, Wołynia, Bieszcza. Wszystkich tych terenów, w których mhm. sobie tam rościli prawo Ukraińcy, bo oni mieli bardzo rozbudzone mhm. apetyty, jak każdy nacjonalizm, który jest żarłoczny. To jest oczywiste, tak jest natura nacjonalizmu. No i Petlura, e, biedaczysko, co miał zrobić? No, ratował się po prostu przed pewną śmiercią. że nie udało mu się to, bo w 26 roku zabił mhm. go agent sowiecki najprawdopodobniej. No i podpisał. Podpisał zrzeczenie się tych terenów. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że na przykład jest analogiczna sytuacja: jakiś polski polityk no. podpisuje pakt z Niemcami przeciwko Rosji i zrzeka się Pomorza Poznańskiego mhm. i Śląska. Mhm. No dobra, to sobie zrobimy Polskę na ziemiach no. centralnych i wschodnich. Czy dzisiaj uznawalibyśmy go za bohatera narodowego? to bo by mu nie stało. No pewnie nie. nie, byśmy uznawali go za obrzydliwego szwabskiego kolaboranta yy, i nie uznalibyśmy to, że na przykład być może takie były realia mhm. i innej możliwości nie miał, mhm. że musiał ratować całość, żeby poświęcić część. To jest w polityce realistycznej yy, bardzo realnej polityce bardzo częsta sytuacja, ale narody. Nie lubią realistów, bo narody z reguły stawiają pomniki maksymalistom, romantykom. Proszę zwrócić uwagę, że Bandera przy wszystkich swoich krwiożerczych instynktach mm -hmm. nie szedł na żadne kompromisy. Mm -hmm. Wszystko albo nic. Mm -hmm. Zbudujemy sobie samostyjną Ukrainę bez Lachów i bez Moskali, od Sanu do Krymu. To, jest, to, to się ludziom podoba, mm -hmm. prawda? W związku z tym, dlatego Bandera jest bohaterem e, Ukrainy, a nie Petlura, który Lachom, to cudzysłów mm -hmm. oczywiście, Oddał sam rdzeń ukraińskiego nacjonalizmu, jakim była Galicja mhm. Wschodnia. Ja myślę, że to e, Państwu też, którzy tej historii nie, nie znali tak dobrze, to też pokazuje e, pewne, no, właśnie, strony drugo, drugą stronę. I te pretensje, jakie możemy mieć, czy ja właśnie się zastanawiam, do, czy możemy je mieć w ogóle dzisiaj do, do Ukraińców czy powinniśmy mieć ich przede wszystkim do polskich polityków, którzy tej kwestii i historycznej nie są w stanie załatwić, nie chcą, boją się. I tak samo te właściwie wszystkie żądania Ukrainy spełniają, albo też sami wyskakujemy, tak jak teraz, że będziemy zestrzeliwać te rakiety tak, nad, nad, nad Ukrainą. Rosyjskie rakiety, i aż szef NATO nam mówi, że na to nie, nie pozwoli, tak? bo to jest jakaś już linia nie do przekroczenia. A my by tutaj chętnie, proszę bardzo, jeszcze z tymi rakietami i teraz so te, te legiony chce Zeł Zełenski tutaj budować. Ja właśnie widziałem śmieszny, nie wiem kto napisał na Twitterze, widziałem taki komentarz, że całe szczęście nie, nie jesteśmy suwerennym, i niepodległym państwem, tylko wasalem amerykańskim. Bo już by nas władowali nasi politycy w wojnę, gdybyśmy no. byli suwerenni nie? i niepodlegli. Ta czapa w Waszyngtonie no. nam ten lejce polskim mm -hmm. ułanom, którzy już gotowi są do kolejnej szarży pod samosierą, zciąga. Natomiast ta sprawa na przykład, o proszę bardzo, tych zestrzeliwania rakiet, czemu jestem bardzo przeciwny i wielokrotnie o tym mówiłem w historii realnej, jest kolejnym dowodem na to, że te głosy, które uważają, że ja jestem jakimś wie pani na kolanach przed Ukraińcami e, i spełniam wszystkie ich zachcianki, e, to są po prostu wy elementy jakichś, ja powiedziałbym, nieurojeń, tylko raczej. E, uproszczeń? Nie, kolejnego dowodu na to, że ludzie nie, nie mają czasu jednak. Niektórzy na tą godzinę historii realnej, w związku z tym e, powtarzają po prostu jakieś głupot. Natomiast e, mówiąc e, co do samej tej sprawy, Pomysł zestrzeliwania rakiet nad Ukrainą rzeczywiście jest dosyć słaby. Wcześniej Ukraińcy już próbowali to na samym początku wojny przeforsować w postaci tak zwanego no-fly no mm -hmm. zone. No bo zrobienie takiego tak. czegoś to jest de facto wprowadzenie no-fly zone, czyli mm -hmm. strefy bez lotów na te terenie zachodniej Ukrainy. No bo będziemy z, jeżeli byśmy z terenu Polski zestrzeliwali rakiety i drony rosyjskie, no to oczywiście yy, by się do tego to sprowadzało. I teraz, w momencie, gdyby na przykład również pojawiło się lotnictwo e, rosyjskie nad tymi terenami, no to też mamy zestrzeliwać te okay. samoloty? To jest to pytanie. A jeżeli będziemy nawet strzelać do rakiet, e, no to zgodnie z logiką, jeżeli Rosjanie zobaczą, że z punktu A leci coś w stronę ich rakiety, no to siłą rzeczy będą chcieli zneutralizować ten punkt okay. A i to, nie wiem, baterie rakiet przeciwlotniczych, w związku z tym będą w to rąbać. Okay. Więc jest to rzeczywiście... Um, jest to rzeczywiście y, absolutnie y, eskalacyjny krok w tym sensie, że naraża nas na wejście czynne wojny. wojnę. Jestem temu przeciwny. Uważam, że lepiej jest przymusić państwa, czy też przymusić, no nie da się przymusić nikogo mhm. w polityce międzynarodowej, jak się jest słabszym, to od razu, mhm. więc od razu się sam z siebie poprawiam. Ale znacznie lepszym wersją jest to, co Biden zaproponował, czyli stworzenie koalicji tam Rumunii, Holandii, Stanów Zjednoczonych i chyba Niemiec na rzecz przekazania systemów Patriot Ukrainie. Niech oni sami sobie do tego strzelają, niech sami ponoszą mhm. e, to ryzyko. I teraz e, mam dwa takie absolutne postulaty, które są jakby takim credo historii realnej, mhm. które powtarzam, wie pani, do znudzenia. Mam wrażenie, że widzowie już mają tego dosyć, ale powtarzam to w kółko i to też pani unaoczni. Jak e, wysuwane przeciwko mnie oskarżenia, że jestem po którejś, wie pani, no, że, po, o, że jestem gotowy poświęcić interes Polski na rzecz interesu Ukrainy, są kompletny, kompletnym absurdem. E, podobnie jak te, które oskarżają mnie o to, że jestem prorosyjski. E, otóż pierwsza sprawa to jest taka, że ja ogólnie rzecz biorąc uważam, że e, <laughs> sprzęt wojskowy w Ukrainie i pomoc do Ukrainy powinna być e, proporcjonalna. Wobec położenia geograficznego. Czyli im dalej się jest od Ukrainy, tym więcej się powinno dawać. Czyli Portugalia powinna dawać więcej niż Polska. Mhm. Taki paradoks. No, Dlaczego? Powinno być, bo są bardziej bezpieczni. Bo oni są bezpieczniejsi. Mhm. Oczywiście to jest kwadratura koła. No bo skoro są bezpieczniejsi, to nie chcą dawać. Mhm. Skoro my jesteśmy zagrożeni, no to bardziej chcemy tej Ukrainie dać, prawda? żeby mhm. ona się obroniła przy pomocy naszego sprzętu, ale żebyśmy my nie przelewali krwi. Więc tu jest ten pewien paradoks i pewne napięcie. I moim zdaniem, całe wysiłki dyplomatyczne Polski powinny właśnie iść w stronę tego, żeby przekonać, że wschodnia flanka jest kluczowa i nie może być osłabiana, ponieważ jeżeli nie daj Boże, Ukraina się zawali, to my będziemy tym wałem, mhm. tak trzeba przekonywać ich, niezależnie od tego, czy rzeczywiście to prawdziwe, czy nieprawdziwe niebezpieczeństwo, wałem odgradzającym od imperium rosyjskiego e, Europę. E, więc osłabianie. Tego, mhm. Tej wschodniej flanki pod tym względem jest po prostu kod produktywny. Powinni Amerykanie, szczególnie, którzy mają, wie Pani, na pustyni gdzieś w Nowadzie czy w Arizonie, są zdjęcia lotnicze, jakieś, nie wiem, tony tego sprzętu, mhm. niech dają. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Ale najważniejsze kredo historii realnej, które powtarzam w, bardzo często, jest takie, że Polska powinna pomagać Ukrainie, żeby utrzymać swój bufor, nie z miłości, tylko właśnie z powodów interesów, ale jest cienka, czerwona linia, która nigdy nie może być przekroczona. To jest wojna. Znaczy, uważam, że Polska musi zrobić wszystko, żeby samemu nie wejść do wojny. I są tutaj dwa mm, elementy tego, tego założenia. Pierwszy to jest taki, że ja uważam, że w swoich książkach wskazuje, w jaki sposób anglosasi nas zrobili na szaro. No, i to się podoba. Wielu, wielu czytelnikom, ale potem jest ale plot twist. O, ale mówimy o II wojnie światowej? Czy... Przykład, tak, tak. Ale to jest stały element. Tak, Napoleon. Tak. Daleko tak. <grych> nie trzeba szukać. To jest klasycznie. Zawsze daje mi się rolować zachodowi. E, I to się strasznie ludziom podoba, jak ja to piszę. No ale potem jest plot twist mapy mentalne mhm. zostają, i Pani, wystrzeliwują. Słowa Jaska Bartosiaka. Tak, mentalne, ja, ja tak. lubię, dlatego się uśmiechnąłem do Pani tak. lubię. Jacek ma świetne te powiedzonka. Tak. No i tutaj już jest problem z polskimi mapami men mentalnymi, ponieważ ja mówię, że jednocześnie przy pokazaniu mechanizmu, jaki anglosaska polityka miała wobec Polski, powinniśmy sobie ją stawiać jako niedościgniony Wszel. wzór. Mhm. Czyli jedyny, nie możemy się oburzać na to, że oni są wiarołomni, i strasznie myślą tylko o własnym interesie, a nie o naszym, no bo uważam, że my powinniśmy I robić dokładnie to samo. Same, tak. Na tym polega polityka realna. Czyli nie za waszą I... naszą wolność, tylko za naszą, ewentualnie naszą. Tak, ale gadać możemy sobie wszystko, tylko tak. działać musimy tak. rozsądnie. I proszę zwrócić uwagę, jaka była ta polityka anglosaska. Anglosasi uznali, że Hitler jest zagrożeniem dla ich. Mhm. Dobrze, może Anglicy, tak? no bo Amerykanie też jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa. Wielka Brytania mm, uznała, Znacznie zresztą wcześniej przed nadejściem Hitlera, że zjednoczenie Niemiec i co za tym idzie i boom przemysłowy w Niemczech, gigantyczny przemysł, zagłębie rury i to wszystko stanowi gigantyczne zagrożenie dla Wielkiej Brytanii na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, dlatego że produkty made in Germany mogą wyprzeć brytyjskie produkty z rynków, a po drugie, dlatego że Niemcy stały się tak potężne, że mogły dokonać konsolidacji kontynentalnej. A Wielka Brytania, jako zamorski strażnik równowagi sił, podstawową zasadę ma taką, że pilnuje e, balansu sił, czyli e, równowagi sił na kontynencie mhm. europejskim. I za każdym razem, jeżeli jakieś państwo jest na tyle silne, żeby ten kontynent zjednoczyć i stworzyć supermocarstwo, to Wielka Brytania je niszczy. Tak było mhm. z Napoleonem, Wilhelmem II i z Hitlerem. I teraz, to jest prawdziwa przyczyna II wojny światowej. To wielkie starcie między Wielką Brytanią a, 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 a niedoszłym globalnym supermocarstwem europejskim, które chcieli zbudować Niemcy. E, a teraz i, i Wielka Brytania wiedziała, że nie jest przygotowana do wojny, w związku z tym e, walczyła z Hitlerem rękami, czy też inaczej, przelewając krew swoich sojuszników to słynne Niemcy. powiedzenie. Najpierw Polaków, którzy byli pierwszym zderzakiem, potem oczywiście Sowietów. Wojnę II Światową wygrali bolszewicy, wygrała Armia Czerwona, ponieważ ona wiązała siły 80%, 80 mniej więcej, sił Wehrmachtu na froncie wschodnim. Brytyjczycy yy, i Amerykanie dodali te swoje 20%. I Brytyjczycy dostarczali sprzęt w ramach land lease Sowietom, ale nie przelewali tyle krwi, co Sowieci, bo Sowieci mieli, jak wiadomo, straty milionowe na froncie wschodnim. I teraz powiem, że wiem, że to zabrzmi strasznie. Ale Polska powinna wobec tego konfliktu stosować trochę taką anglosaską politykę. Jeżeli trzeba, no to dawajmy ten, ten sprzęt, chociaż też wolałbym, żeby dawał Zachód, ale nie przelewajmy własnej krwi. Więc to jest jakby pierwsze założenie tej mojej, jakby mojego credo i koncepcji, mm -hmm. że wojna byłaby katastrofą dla Polski. A drugie jest związane z moją e, misją życiową w pewnym sensie, no bo wszyscy pewnie Pani też zastanawiamy się, po co my właściwie jesteśmy na tym świecie, prawda? Mm -hmm. Ja tak się zastanawiałem, wie Pani, nad naszym pokoleniem, pokoleniem III Rzeczypospolitej, czy mnie satysfakcjonuje taki prosty pogląd, że jestem po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby była ciepła woda w kranie, żebym sobie jeździł na wakacje pod palmy yy, i pisał książki historyczne, które się nieźle sprzedają. I pomyślałem, że to chyba nie o to chodzi. Pomyślałem, że nigdy nie zapomnę, jak pojechałem na zachód za pierwszym razem, jak yy, padła żelazna kurtyna i mm -hmm. można było wyjeżdżać i... Mi patrząc na ten świat, który tam był, no nie ukrywam, że miałem takie poczucie porównania. Kurczę, co ja mam tam za sobą mm -hmm. w tej Polsce? Tą szarość, ten syf, te puste mm -hmm. spółki, te, 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 te trabanty rozpieprzone jeżdżące mm -hmm. po ulicach, ta infrastruktura, ten mój Ursynów, dzisiaj piękny, ale wtedy naprawdę tragicznie mm -hmm. rozkopany. Do bloków myśmy wchodzili wie Pani, było cztery pustaki taka, i deski, takie nieoheblowane. No, ko kosmos po prostu. I całe to zapóźnienie cywilizacyjne. I tak pomyślałem sobie, kurczę. Bóg tak chciał, że urodziłem się w Europie B. No i teraz mam właściwie dwie możliwości. Mogę zebrać manatki, przenieść się do Europy A, do Holandii, Niemiec, Austrii, czy jakiegoś innego fajnego miejsca i tam się realizować. Albo mogę na przykład zrobić coś takiego, żeby Europa B zamieniła się w Europę A. I zrozumiałem wie Pani wtedy, że to jest cel naszego pokolenia. Po to istniemy, po to żyjemy na tym świecie. I każdy z nas, ja robiąc historię realną, pisząc książki, nakręcając gospodarkę, że wszyscy od tego zarabiamy, odprowadzamy podatki, jest ruch w biznesie, prawda? E, dokładam swoją małą cegiełkę do tego, żeby wszystkie wskaźniki gospodarcze w Polsce szły do góry e, i żeby Polska nadrabiała ten dystans między wschodem a zachodem. I wie Pani dzisiaj po 35 latach wolnej Rzeczypospolitej. Patrzę wokół siebie, jadę sobie autostradą, jeżdżę po tych cudownych, cukierkowych polskich miasteczkach, patrzę na wskaźniki gospodarcze, przeganiamy Portugalię, przeganiamy Grecję, zaraz przegonimy Hiszpanię. I kurczę, czuję, że z moje dzieciaki dojadą do takiego poziomu, że będziemy żyli jak Austriac. Bo po prostu jesteśmy super. Mamy super firmy, biznesmenów. I teraz proszę sobie wyobrazić, żeby była wojna. Gdyby na to wszystko, cośmy przez 30 lat zbudowali, zaczęły spadać kalibry. I skandery. Oni będą tłuc na początku w całą infrastrukturę. W elektrownie, w te autostrady, w mosty. To jest jakby pierwsza sprawa. Po drugie, będzie jadka, bo zginie bardzo dużo ludzi, tak jak na Ukrainie. Ukraina tam ma jakieś katastrofalne wskaźniki gospodarcze. W związku z tym, wejście Polski do wojny, nawet jak gdzieś tam kiedyś na końcu, tak jak w 45 roku, koalicja wygra tą wojnę z Rosją, być może z Polski zostanie tutaj po prostu kartoflisko. I teraz ryzyko jest więc gigantyczne, stawka kolosalna. To jest bezpieczeństwo pani, całej ekipy, tutaj, która nagrywa moje, naszych dzieci, naszej własności prywatnej, bo też to jest bardzo przecież ważne. To, to jesteśmy pokoleniem, które tam w jakiś sposób buduje też to, co stracili nasi rodzice w trakcie wielkiego koszmaru, jakim była Druga wojna światowa. Odbudowujemy się trochę od zera. W związku z tym to też jest powód, dla którego ja uważam, że cienką czerwoną linią dla Polski jest wejście do wojny. No tak, ale nie można jej przekroczyć. Okej, okay, czy właściwie konkluzja jest taka, jaką by można powiedzieć, że i pan Leszek Sykulski by powiedział. A który jest tak właśnie nazywany tą ruską. Tylko Zmoką dlaczego Rosją. jego nazywają ruską onucą? No właśnie, mnie, właśnie chciałam, właśnie chciałam a powiedzieć. A mnie podżegaczem bo jednym to no jest no najlepsze. I no pani to też na przykład i, śmieszą rzecz, zauważyłaś. Chciałabym właśnie, żeby pan powiedział, co, co, dlaczego pan tak uważa, że. E, znaczy, właśnie co was, co was różni, czy może właśnie nie, nie tak różni? No to ja powiem pani, co nas różni. To znaczy, e, problem polega na tym, że. E, naprawdę no, najlepszą rzeczą, którą sobie czytam, jestem podżegaczem wojennym. Mhm. Mimo, że niemalże w każdym odcinku mówię dokładnie to, co powiedziałem pani. Cienka czerwona linia, nie dla wojny. E, po prostu jak mantra, prawda? Mhm. Ale to nie ma znaczenia, no bo ludzie mają... Niektórzy, co jest, no, mam wrażenie, że to są czy bardzo często jakieś farmy troli zorganizowane, powtarzają jak mantra. O, podżegacz wojenny, podżegacz wojenny. Mimo, że ja mówię, że nie dla wojny. to jest Coś nieprawdopodobnego. Śmieszy mnie to w ogóle bardzo tak na marginesie. Co mnie różni z wyskim syku? Res od reszka Sykulskiego odróżnia mnie to, że jestem prozachodni on pro-wschodni. Mhm. To znaczy, e moja filozofia jest następująca. Jako wiernego ucznia Władysława Studnickiego, i całej szkoły myślenia konserwatywnego, zachowawczego, bo przecież to jeszcze jest też kwestia szkoły Stańczyków, o której dzisiaj nie mówiliśmy, mhm. które też mi jest blisko, nie tylko jeżeli chodzi o analizę e przyczyn upadku rzeczy Rzeczypospolitej, no bo wie Pani, klasyczna mhm. wersja. Rzeczpospolita była rajem na ziemi, która blaskiem swojej wolności oślepiała tyranów, no i co ci tyrani mogli zrobić? No musieli się sprzymierzyć, zawiązali straszny spisek i rozerwali ciało tej Rzeczypospolitej na kawałki. Mhm. I jest ta alegoria, wie pani, ta dziewczyna, pamięta Pani, ta piękna tak, dziewczyna tak, 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 z tej litografii, tak, tak. i ci śli tam ją, piłują, tak, tak, czy tam tak. rozdzierają, no coś śmiesznego. Oczywiście prawdziwym powodem przy, y, upadku Rzeczypospolitej nie był żaden spisek, Państw ościennych, które po prostu wykorzystały naszą własną słabość. słabość Każdy by tak. tak zrobił. Powodem tego był wewnętrzny Bajzel i nasze własne e, problemy, e, anarchia, słaba władza królewska i to, co jest największą e, podnoszoną e, dzisiaj zaletą Polski przez naszą politykę historyczną, czyli republikanizm, był powodem tego upadku, szczególnie w wydaniu liberum, Veto sejmików i, tak. i tego całej tych oligarchii. Ja uważam, że e, w momencie, kiedy były dwa projekty, czy też dwóch konkurentów do hegemonii w Europie Środkowo-Wschodniej Polska, Moskale i Rzeczpospolita, no to proszę zwrócić uwagę, że do pewnego momentu myśmy mieli przewagę, prawda? Myśmy byli hegemonem Europy Środkowo-Wschodniej, y, tam batory pod Pskowem, Kuszyn, y, y, no i oczywiście zajęcie Moskwy w 1610 roku, no ale potem to zaczęło się odwracać na rzecz Rosji, która de facto potem stała się supermocarstwem, a myśmy stali się tym, czym jesteśmy obecnie. I dlaczego? No i odpowiedź jest bardzo prosta. Oni mieli silną władzę, carską, a myśmy mieli słabą władzę e, królewską. W związku z tym efekt jest taki, że to, co my podnosimy jako nasz największy atut, jest w rzeczywistości naszą tak, największą słabością. słabością. Mhm. Kochamy swoją słabość. Kochamy się nurzać, tarzać we swojej martyrologii i w swoich kolejnych porażkach i klęskach, z których robimy moralne zwycięstwo. Oczywiście mhm. to jest klasyka gatunku. W związku z tym e, najgorszym scenariuszem geopolitycznym dla Polski, to jest jakby ABC realizmu geopolitycznego, jest sojusz dwóch czarnych orłów, czyli mhm. Niemiec i Rosji. To jest to słynny dylemat, który Bocheński w książce, której mhm. pani przytoczyła tytuł, właśnie e, analizował. I teraz Polacy mają na to dwie odpowiedzi, jak sobie z tym poradzić. Pierwsza to jest taka, no to dobra, no napadną nas, rozwalą na kawałki, e, wymordują, no ale potem będziemy mogli światu Pokazywać, zobaczcie, czy jesteśmy e, godni e, współczucia i może coś za to załatwimy. Nigdy nic nie załatwiamy, ale to jest jedno podejście. Drugie podejście jest takie, no, że skoro mamy takich dwóch sąsiadów, no to trzeba szukać odległego sojusznika, jakiegoś takiego, którego lubimy, w miarę Francję na przykład, mhm. Anglię albo Amerykę. No i on na pewno będzie takim, on nam pomoże. Mhm. Jak będzie wojna na dwa fronty, to przyjedzie cowboy, tak. kow, czy też mhm. Napoleon na białym koniu i nas uratuje. To też się jakoś nie sprawdza do tej pory mm -hmm. w naszych dziejach. W związku z tym realiści, yy, i rok mówił to, uwaga, Dmowski, Piłsudski i Studnicki, mm -hmm. a więc wydawało się że trzech facetów zupełnie innej tak. bajki, mówili tak, skoro nie jesteśmy w stanie walczyć, bo mamy za mały potencjał z Niemcami i z Rosją na dwa fronty, odlegli sojusznicy zawsze sprzedadzą nas, bo mają zupełnie inne interesy, no to trzeba się dogadać z którymś z tych dwóch. Tak. Wrogów teoretycznych. Wrogów teoretycznych? Sąsiadów, sąsiadów po prostu. Tak. Ja nie, nie ma wrogów, jest w, w, Są po prostu sąsiedzi i realizujemy swoje interesy. Mm -hmm. o, Adolf Bochejski, jednym z takich głównych myśli tej książki, którą pani mm -hmm. Hmm, przytoczyła, fenomenalnej, jest taki. Pamiętaj, że wczorajszy wróg jutro może być twoim przyjacielem, a wczorajszy przyjaciel, twoim wrogiem. Mm -hmm. Proszę zobaczyć, jak Stalin rozegrał II wojnę mm -hmm. światową. Jak Japonia rozgrywa swoją politykę. Mm -hmm. Wojna z Ameryką o globalną, obszar, o pacyficzną dominację, potem najlepszy przyjaciel Ameryki. Niemcy walczą z Amerykanami podczas II wojny światowej, potem bastion amerykański RFN tak. w zimnej wojnie. To tak się prowadzi politykę. No Polacy to w ogóle nie rozumieją, jak to nie. można coś takiego, prawda? E, więc e, to też nie działa te, 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 dwa, te dwa sposoby, więc e, trzeba się przymierzyć. Mówili ci wielcy polscy myśliciele mm -hmm. polityczni, z którym z e, naszych. Tak. Yy, tych sąsiadów przeciwko drugiemu. No i Dmowski chciał sprzyjrzeć się z Rosją przeciwko Niemcom, Piłsudski z Niemcami przeciwko yy, Rosji, czy też z Austro-Węgrami, tak, tak. no ale de facto to była opcja niemiecka, tylko złagodzona, mhm. no bo przecież Austro-Węgry miały coraz mniej do powiedzenia w ramach tej koalicji, no a Studnicki oczywiście z Niemcami. I teraz Leszek Sykulski i podobnie myślący ludzie, jak rozumiem, Chcieliby się zmierzyć z Rosją przeciwko Zachodowi. Oczywiście upraszczam. Mhm. Tak? To nie chodzi o żadne wojowanie, wojny, tak, tylko tak. pewien model geopolityczno-polityczno-gospodarczy. Natomiast ja uważam, że Rosja nie ma nam nic interesującego do zaoferowania. To znaczy, byłem w Rosji i tak jak pani powiedziałem, że byłem zachwycony Zachodem, kiedy mhm. tam pojechałem, tak byłem przerażony Rosją. Mhm. Nie w sensie od razu, że ja jestem, wie pani, jakimś rusofobem polskim, który tam chodzi i się boi każdego przechodnia. Wprost przeciwnie. To jest śmieszne, bo jestem prozachodni. Tak. Tak. Niektórzy nazywają mnie germanofilem, mhm. e, chociaż tak naprawdę jestem polonofilem, który mhm. uważa, że trzeba się z Niemcami, o czym zaraz. E, ale e, nie znoszę Tomasza Mana. Mhm. Czarodziejska Góra była dla mnie, muszę pani powiedzieć, koszmarem. Tak. Po prostu. A czytam namiętnie Tołstoja. Dostojewskiego, A, Tostoja, Czechowa, mm -hmm. całym młodych pisarzy rosyjskich, Aksjonowa, tak. no, młodych, no, tych tak, tak. innego pokolenia, nie XIX-wiecznych, XX-wiecznych, e, Rybakowa, no mam po prostu, półki mi się uginają w domu mm -hmm. od tego, e, Gogol, o matko, no po prostu mm -hmm. to jest to, co kocham najbardziej, w związku z tym kulturowo można powiedzieć, że jestem w zupełnie innym mm -hmm. e, punkcie. E, nie słucham niemieckiego heavy metalu też, tylko zupełnie inny, ale mówiąc, mówiąc poważnie, ja uważam, i to jest cytat ze Studnickiego, uh -huh. że wpływy rosyjskie uznajemy za uh -huh. ujemne, a wpływy niemieckie za dodatnie. Uh -huh. On, ja bym to rozszerzył na wpływy zachodnie. To znaczy chciałbym, żeby rzeczywiście Polska była częścią Zachodu, żebyśmy moje dzieci, mówię to jak matra, żyły tak jak Austriacy, Niemcy czy Holendrzy, a nie tak jak Rosjanie. W związku z tym ja jestem opcją zachodnią, uważam, mm. że Polskę nie stać jest na dwa fronty, dlatego byłem na konflikt na dwa fronty. Dlatego byłem takim ostrym krytykiem polityki zagranicznej poprzedniego rządu. Znaczy uważałem, że w sytuacji, w której de facto e, wspieramy Ukrainę e, i uznajemy Rosję za naszego rywala, to te wszystkie antyniemieckie harce mroziły mnie po prostu, ponieważ mm -hmm. uważam, że nie możemy mieć jednocześnie złych stosunków z Rosją i z Niemcami. Jeżeli chcemy iść na zderzenie z Rosją, to musimy sobie wcześniej zapewnić dobre stosunki z Niemcami. Jeżeli chcemy iść na zderzenie z Niemcami, to musimy sobie zapewnić dobre stosunki z Rosją. I nie wynika to z rusofilizmu czy z germanofilii, tylko po prostu z pragmatyzmu. Mm -hmm. To znaczy nie stać się na to nas, bo oni tak urządził znowu Pan Bóg, że nas jest 40 milionów, E, Niemców chyba z 80, a Rosjan 140. No i co zrobić? Oczywiście mm -hmm. można próbować się miotać, prawda? Ale, 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 ale ty, żeby uniknąć, podsumowując, najgorszego dla nas scenariusza, czyli wojny na dwa fronty, konfliktu niemiecko-rosyjskiego, musimy z tych stron się sprzymierzyć. Ja nie mam ochoty na sojusz z Rosją z powodów cywilizacyjnych, przynajmniej obecnie, e, a Zachód, którego czy nam się to podoba, czy nie, Niemcy są rdzeniem, zachodnia Europa, jest dla nas atrakcyjniejszym sojusznikiem. Panie Piotrze, to bardzo dziękuję za tę część, bo e, mamy jeszcze pytania od naszych widzów, e, więc druga, druga część będziemy jeszcze nagrywać. A gdy Pan był tak miły powiedział, e, dokąd Pan jedzie? Bo to jest też ciekawe, a i się pan spieszy, dlatego musimy e, szybciej tak, skończyć. I jadę strzelać. Tak. Z karabinu snajperskiego razem z, z słynnym polskim snajperem z Afganistanu, Przemysławem Wujtowiczem. Także będziemy za chwilę pędzę, e, przebieram się i będziemy strzelać e, z karabinów. Mhm. E, Ale to tak jest trochę a propos tego, co się wydarzyło e, wczoraj w Stanach? Tak, będę sobie wyobrażał, że jestem tym snajperem na dachu, który zdejmuje tego strzelca, tak. zamachowca, zanim mhm. odostrzały. Nie, ale poważnie jestem bardzo z Przemkiem. Będziemy strzelać, a przy okazji nagramy odcinek historii realnej o strzelaniu. Mm -hmm. I też poproszę Przemka, żeby właśnie ocenił, jako mm -hmm. snajper, jako człowiek, który używał tej broni w warunkach bojowych w Afganistanie i nie tylko, żeby ocenił w jaki sposób tą akcję, jej profesjonalność, czy też raczej jej brak. No właśnie, czy, czy jej brak jest z jednej i z drugiej strony, bo i tego, który strzelał, no to chyba by rzeczywiście był amatorem, tylko. I też ja widziałam jakąś wypowiedź, też czekam na Państwa, bo też różne się pojawiają, że ta broń, z której on strzelał, ma na tyle małe naboje, że nawet lekki wiatr mógł przesunąć, więc nawet była źle dobrana ta broń, żeby z tej odległości strzelać. Ale to teraz jest dużo specjalistów, którzy będą mówić. Chciałem tylko powiedzieć, no tak, no nie, może nie wchodźmy w to, ale ewidentnie... że pies z kotem zacząłem się tak. bić... E ale ewidentnie był to amator, bez wątpienia, ale z drugiej strony no chyba nie taki amator, jak z takiej odległości jednak trafił Trumpa. Gdyby Trump nie zrobił tego tak, ruchu, to byłoby w głowę. Mm, byłby w głowę przez czaszkę, przez mm -hmm. mózg przeszedł, był pocisk i koniec. Także miał sporo szczęścia. E, Trump e, naprawdę i to, co zrobiła jego ochrona, to jeden wielki skandal. Jeden wielki skandal. I oczywiście Państwo też na pewno widzieliście te e, komentarze pojawiające się, że była to tylko ustawka ze strony e, e, ewentualnego przyszłego prezydenta i byłego prezydenta. No, to nikt nie zrobiłby czegoś takiego, żeby zaryzykował, żeby ktoś mu strzelił w głowę. Mm -hmm. Absolutnie A nie bo wierzę ktoś się, w to. się zgodził, że go też zastrzela, tak? A, tak, dokładnie. Mm. Natomiast. Chociaż nie, to drugie to łatwiej. No może, tak. Ale to pierwsze nie. Mm -hmm. Natomiast ja chciałbym bardzo, bardzo Pani podziękować za zaproszenie. Mm. Państwu, że wytrzymaliście tą ponad godzinę, słuchając mnie. Chciałem bardzo Panią przeprosić w ogóle. Ponieważ ja w ogóle nie oglądam swoich wystąpień potem, Aha. bo zawsze się wstydzę. A wstydzę się tego, że gadam jak najęt. <laughs> I proszę mnie zrozumieć i wybaczyć, dlatego wypływa to z tego, że prowadząc historię realną, zadaję tylko pytania. Mhm. Nie mam szansy sobie pogadać. Mhm. A dopiero jak przychodzę do pani raz na te dwa lata, siadam sobie tutaj, to mogę sobie tak naprawdę porządnie pogadać, a Pani chce mnie posłuchać. Także to jest e, okoliczność łagodząca, ale przepraszam, że tak długo odpowiem. Nie, na bardzo, bardzo się cieszę, że tak długo, ale już przechodzimy zaraz do drugiej części. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze po tej części naszego programu. No i oczywiście podziękowania dla wszystkich naszych patronów. Patronów z Patronite, tych, którzy nas wspierają już bezpośrednio na YouTubie. I również na naszego nowego patrona, czyli Marka Kubiaka Czarno na Białym. No i Stały patron SB Awards, czyli Stan i Barbara Zadrożny.